Patrzcie, co dostałem tym razem od sąsiadki, którą tak bardzo lubicie, z naprzeciwka. Piri piri, papryka pikantna. Ja pierniczę, będę chyba miał bezpośrednio ogień w trzewiach. Wczoraj była Julia z tym tematem, ale ja byłem na bierzmowaniu. Dziękuję, myślę, że wujek szefa się niebawem pojawi tam. W ramach rekompensaty. Jestem panem Nortona antywirusa, teraz to się nazywa jakoś Symantec Security. I zazwyczaj kupuję gdzieś temat na Allegro, no gdzieś w internecie jakieś kody do odnowienia, ale czasami się tak zdarza, że kupowany na Allegro przestaje działać i jest z nim lipa. Ostatnio kupiłem sobie go na stronie Symanteka, nie gdzieś u jakiegoś przedstawiciela, tylko u samego producenta. No i też zakupiłem go w grudniu zeszłego roku, 21 grudnia i powinien mi do 21 grudnia działać, a tu niestety mam komunikat, że Lipton, zakup odnowienie. No i próbuję się teraz na jakąś infolinię dodzwonić, ja pierdykam, dodzwonić, no wirtualnie, dopisać się na infolinię, mam nadzieję, że mi pomogą. Powiem wam, jak się sytuacja rozegrała. Jest już w zasadzie ok, wszystko się coś chyba posypało z licencjami, jak byłem w Iranie, bo tam przeszła jakaś aktualizacja, on pewnie się nie mógł połączyć z serwerem, żeby sobie pobrać tą moją aktywną licencję. No i teraz tam coś pomotali. Okazało się, że pomoc techniczna się odezwała w miarę szybko. Co prawda trzeba było opisywać problem zamiast pogadać przez telefon, ale działa wszystko, tak więc znowu mój laptopik jest teoretycznie bezpieczny. Pytacie, jak mi się pracuje z tym 43-calowym monitorem. Muszę przyznać, że genialnie. I powiem szczerze, żebym chyba swojego zaktualizował. Jakbym miał teraz wybrać, czy brać sobie tego ultra wide, czy tego 4K, który tu u mnie działa, to chyba bym wziął tego 4K. Jednak to są cztery monitory Full HD na takie 20-parocalowe na jednej powierzchni. Naprawdę miło się na tym pracuje, szczególnie takie edytorskie rzeczy, graficzne, czy tak jak u mnie montaż filmów. Podgląd mam teraz nieomalże w rozdzielczości Full HD. A i przełączyłem filmy, żeby się renderowały Full HD. Mam nadzieję, że wszyscy z tego tytułu są zadowoleni. Ja co prawda różnicy bardzo nie widzę, ale jak wy widzicie różnicę, to piszcie, na czym ona polega. Jasiu dzisiaj do mnie napisał, że ta przesyłka, której nie otwierałem, to ma być do mnie, a przyjdzie kolejna, którą chciał wziąć do siebie, ale był wpisany tam w chińskim serwerze jego adres. O, ja pierdykam. Co to za kolej? Na pewno nie chiński, bo jest tutaj potężna moc. Coś do mnie przyszło. Z daleka. Rozwijam. Chiński wyrób, proszę bardzo. Takie etui. I tu sobie można coś włożyć. Na przykład kartę, dowód albo inne rzeczy. To jest dobra sprawa. Czy ono bardzo pogrubi telefon? Jak widzicie, nie ma dramatu. Jest ok. Mogę sobie tutaj włożyć swoją kartę z drapkę, zamknąć, albo mogę włożyć pełnowymiarową kartę, tak mi się wydaje tutaj. I to będzie o tyle wygodniejsze, że już raz miałem lekkie swędzenie, wiecie gdzie, jak się okazało, że w restauracji nie mają zbliżeniowego terminala, a już zjadłem to, co miałem zjeść. Na szczęście Kasandra mnie poratowała gotówką. Ale to trochę wygląda źle, jak się nie ma przy sobie gotówki, jak z kimś się idzie na obiad. Nie wiem, czy to nie będzie jakieś trochę szrotem zalatywało. Tak się to nazywa, nie wiem, co to jest, bo to mi Jasiu zafundował w chińskim sklepie. No, zobaczymy. Może to wrzucę sobie do używania. Na razie to testuję. Skończę to testować, to sobie założę tą obudowę. Zdecydowanie jest gorzej dopasowana niż ta, którą mam ze speka, bo ten spek to jest naprawdę tutaj fajnie zrobiony. A, wypadła moja karta z drapka. Taka sytuacja na froncie. Dzięki Jasiu za ten temat. Słuchajcie, mija 2 tygodnie, jak się tym sprzętem tutaj posiłkuję przy swoich zabawach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany fajnym ultrabookiem, to odsyłam tradycyjnie na kanał test.pl, bo maszynka zrobiła na mnie dość pozytywne wrażenie. Jeżeli ktoś chce posłuchać trochę więcej o tym, to odsyłam na kanał i oczywiście zlinkuję wam to również w opisie filmu. Ten temat biorę na testa. Prosty sposób przygotowania. Jako że się wybieram dzisiaj na ten Apple'owy wieczór, a jest już godzina 13, nie wiem czy widać, bo się zbliża, to do 18 mogę nie wytrzymać bez śniadania i postanowiłem skorzystać z okazji i przygotować sobie tą zupeczkę.
posiłka gotowa. Ja zdałem trochę mniej, bo tam pisało, że 550 ml. Ja dałem 500, ale jeszcze ona jest taka rzadziutka. Dam jej 5 minut, żeby sobie postała po ugotowaniu. Po pierwsze, żeby troszkę ostygła i żeby można było wyczuć smak. A po drugie, może bardziej ten makaron zaabsorbuje wodę i to wszystko będzie troszeczkę gęstsze. Tak wygląda temat po 5 minutach gotowania i 5 minutach stygnięcia. Widać, że ten makaron bardziej zaabsorbował wodę. No i testujemy. Słuchajcie, taka to jest zupka. Ona potrzebuje, żeby być ugotowana, nie tylko zalana wodą. 5 minut się musi gotować i faktycznie jest bardzo silny aromat owoców morza. Nawet specjalnie popatrzyłem na skład, bo rzadko się zdarza, żeby tak intensywny zapach, no, czego tutaj mamy? Małże, kałamarnice, tuńczyk, krab, krewetki. To wszystko faktycznie tu czuć, jako taką super aromatyczną zupę. Zupę rybną, zupę z owoców morza tak naprawdę, bo tak się tutaj nazywa, że zupa z owoców morza. Smakowo, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie smakuje mi ona, ale ktoś, kto nie lubi tego zapachu, może być tym zapachem poruszony. Jeśli chodzi o pikantność, delikatna, nie jest dla mnie przynajmniej arcypikantna, ale na to nie patrzcie, bo każdy ma inaczej te swoje kubki smakowe do pikantności przystosowane. Niemniej jednak pozycja bardzo ciekawa. Warta do spróbowania. Będziesz pytanie, gdzie to kupiłem. U nas kupiłem w Kielcach Auchan takie coś. I to są koreańskie zupki. Inna liga niż te wifony i to wszystko. Te poprzednie, co testowałem, też były fajne. To też jest inna liga. Spróbujcie sobie, jak to wygląda. I taka zupka, no 500 kalorii ma. Także też jest, można by powiedzieć, syta. Dla wszystkich, którzy liczą, no to taka informacja jest dość istotna. Adam, 29 urodziny twoje. Wszystkiego najlepszego. Monika mi tutaj napisała. Trzymaj się, chłopie. Zdrowia, pieniędzy, szczęścia. Ode mnie, od szafy. Nowoczesna technologia. Chcesz sprawdzić godzinę, a tu masz. Instaluj teraz aktualizację. Cytryna jest zawsze okej. Taki piękny piesek, puchatek. Tak, 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 tak. Pewno mnie nie widać, ale jak zwykle krótkie podsumowanie. Przeciągnęło nam się spotkanie. Powiem wam, że tak sympatyczne towarzystwo, że naprawdę niewiarygodne. 23:29 wracamy. Jeszcze po konferencji żeśmy postanowili zjeść małe co nieco. Tym razem było w Boho. Bardzo sympatycznie, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o zorganizowanie takiej imprezy. Hamburgerka też sobie zjadłem w trakcie, bardzo smacznego. Sama konferencja, bo w zasadzie o tym trzeba by było powiedzieć kilka słów podsumowania. Jeżeli by wyłączył te wszystkie pierdoły, które tam pokazywali, bo sporo tego było, to myślę, że byłoby takie 40 minut syte z jakichś takich fajnych, które mnie by interesowały, nowości techniczne. Ja sobie zdaję sprawę, że ja to nie jestem wszyscy i pewnie wiele osób będzie zadowolonych z tego, że można sobie nowe emot ikonki większe w iMessage dawać i różne inne hardbity przesyłać, ale konkretnie no nie mamy OS 10 czy OS X, jak to niektórzy mówili, mamy macOS. Fajna integracja znowu z innymi urządzeniami. To mi się zawsze w Apple podoba, bo jednak mają całą infrastrukturę, infrastrukturę hardware'ową i software'ową i fajnie to ze sobą wszystko współpracuje. To mi się podoba. Chociażby ta głupia rzecz, która zawsze mnie denerwuje, typu copy-paste z telefonu na komputer. Tu już nie będzie tego problemu. To, co sobie skopiujemy do clipboardu, czy do pamięci podręcznej na komórce, czy na laptopie, czy na tablecie, to na wszystkich innych urządzeniach, które pracują w tej samej chmurze, będzie dostępne. Fajna rzecz. A dużo takich
takich ciekawych rzeczy, nowy iOS 10, sporo nowości. Generalnie, tak jak mówię, gdyby nie te pierdoły, to nawet byłoby by to fajne. Jak ktoś nie oglądał, to chyba nie musi oglądać. Myślę, że we wszystkich serwisach szanujących się będzie podsumowanie tego, co było fajnego. A nie wiem, może ja siądę, może kawę namówię, może zrobimy podcasta na testhub.pl, bo dawno żadnego podcasta nie było. No zobaczymy. No generalnie przede wszystkim polecam Wam, jak ktoś jest z Kielc, to jak będzie kolejne spotkanie Apple Kielce, ja może wrzucę to na swój Facebook wcześniej, nie tak 10 minut przed, żebyście wiedzieli, bo warto przyjść, bo naprawdę jest, jeżeli ktoś się oczywiście interesuje tematem, no bo jak ktoś tematem się nie interesuje, to by była dla niego totalna męczarnia oglądania relacji z WWDC w gronie jakichś wariatów, ale jak ktoś temat czuje i go to kręci, to polecam, szczególnie właśnie prowadzącego Przemka z Mój Mac Magazyn i z Mac Podcast. Cały czas Was tam odsyłam, pewnie po raz drugi w tym filmie, może nawet zlinkuję Wam w opisie, żeby było łatwiej. Fajna inicjatywa. Namawiałem ci chłopaków, żeby sobie Patronite'a założyli, bo robią kawał dobrej roboty, a myślę, że sporo osób by się znalazło, które by chciały właśnie tą ich ciężką pracę w jakikolwiek sposób wspomóc, bo wydawanie takiej gazety, robienie takiego podcastu, to absolutnie nie są żarty, a mnie zaklikał samochód, że nie mam paliwa, tak więc jeżdżam na stację benzynową i tankuję.